Dzień dobry Państwu. Z tej strony Lukasz Cienikas, Zespół Doradztwa Inwestycyjnego Banku BNP Paribas, Biura Maklerskiego BNP Paribas. Witam wszystkich Państwa na naszym spotkaniu pod tytułem Inwestycje w czasach niepewności. Jest to kolejne z serii spotkań, które rozpoczęliśmy z Państwem po tej informacji o rozpoczęciu działań wojennych na Ukrainie. I w związku z tym chcielibyśmy Państwu przekazać nasz update odnośnie tego, jak postrzegamy to, co się dzieje obecnie na rynkach finansowych i również sytuacji makroekonomicznej. Prezentacja będzie podzielona na dwie części. W pierwszej, tak jak powiedziałem, przedstawimy tutaj z ramienia biura maklerskiego ja plus Marcin Malinowski, kierownik zespołu zarządzania portfelami, nasze nastawienie i nasze view rynkowe. Natomiast w drugiej części koledzy z TFI przedstawią również swoje przemyślenia na ten temat odnośnie już odpowiednich instrumentów inwestycyjnych. Więc rozpoczynając spotkanie, chciałbym tutaj zwrócić uwagę na takie kluczowe hasło, które może się pojawiać teraz w przestrzeni publicznej. No i również my uważamy, że w tym otoczeniu, w którym się znajdujemy, taki termin jak stagflacja może być często używany przez uczestników rynku i również komentatorów rynku. Natomiast ten termin oczywiście oznacza ni mniej, ni więcej tylko to, że to, co obecnie się dzieje na rynkach finansowych, może przełożyć się na wyższe odczyty inflacyjne i również na obniżenie trochę dynamiki wzrostu gospodarczego. Natomiast no też zwracam uwagę, że na ten moment nie przewidujemy, żebyśmy byli świadkami w najbliższej przyszłości jakichś czynników recesyjnych. Bardziej ujmujemy to w tym momencie jako po prostu spadek dynamiki wzrostu gospodarczego, który może jakby współdziałać razem z wyższym odczytem inflacyjnym. Natomiast też zwracam uwagę na to, że w obecnej chwili no też niemożliwe jest pełne oszacowanie ekonomicznego, finansowego wpływu wojny na Ukrainie, więc tutaj też no dynamika sytuacji implikuje to, że zapewne jakieś szersze komentarze czy bardziej aktualne projekcje będą dopiero przekazywane w dalszym terminie. Jeśli chodzi o potencjalne osłabienie wzrostu gospodarczego, czyli ten pierwszy czynnik stagflacyjny, no to on po pierwsze wynika ze zwiększonej niepewności, która się wiąże z tym, co się dzieje ze wschodnią granicą. Tu uważamy, że może to przełożyć się na niższe inwestycje gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Również, tak jak wspominaliśmy na ostatnim spotkaniu, eksport do Rosji, Ukrainy czy Białorusi, o ile jest na niskim poziomie relatywnie w tym koszyku całym eksportowym kraju, bo wynosi około 5,5%, no to też oczywiście będzie to czynnik, który może potencjalnie wpływać na obniżenie aktywności gospodarczej. No i po drugie, czyli ta wyższa inflacja, której się spodziewamy i która no może wpływać co najmniej w krótkim lub średnim terminie na to, co się dzieje w tym otoczeniu, w którym mamy. No to jest przede wszystkim oczywiście ona dotyczy rosnących cen surowców. No on bez wątpienia tutaj ropa naftowa czy ceny gazu ziemnego w tym koszyku inflacyjnym są, więc to też oczywiście będzie się przekładało na to najprawdopodobniej, że ta inflacja z nami pozostanie. Tu również na kolejnym slajdzie będzie to widoczne, jeśli chodzi o stanowisko Narodowego Banku Polskiego. Dzisiaj mieliśmy posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, który też zwrócił na to uwagę. No i po drugie, słabszy kurs walutowy. Też widzimy oczywiście już właściwie no, od początku działań wojennych osłabienie duże złotego względem i amerykańskiej waluty, amerykańskiego dolara i euro. Jest to oczywiście też jako kanał proinflacyjny, jeśli chodzi o deprecjację złotego. Natomiast to też tutaj zwracamy uwagę, że ta deprecjacja nie dotyczy tylko naszej waluty, ale również innych walut tego regionu wschodniej Europy, czyli chociażby forinta czy czeskiej korony.
Jeżeli chodzi o wpływ konkretnie na politykę pieniężną, to tak jak tu wspominałem, ta ewentualna stagflacja, ona stanowi duże wyzwanie dla banku centralnego, no bo tak naprawdę z jednej strony, tak jak i to wspominał prezes Glapiński, no jednak bank centralny bierze pod uwagę to, żeby znacząco nie wpłynąć na obniżenie wzrostu gospodarczego, no ale z drugiej strony oczywiście stoi na straży wartości złotego, no i może chce oczywiście wpływać na obniżenie wskaźnika inflacji, co wiąże się z większymi podwyżkami stóp procentowych, więc przed bankiem centralnym stoi tutaj ważne zadanie. No widać po dzisiejszej decyzji, że o ile tutaj nawet przed posiedzeniem jakieś prognozy rynkowe, one się w ostatnim czasie zwiększyły co do odnośnie podwyżek stóp procentowych. No, nawet na rynku pojawiały się takie głosy, że dzisiaj ten koszt pieniądza miał wzrosnąć o 150 punktów bazowych. No, to 75 punktów bazowych, które miało miejsce, no jest gdzieś takim umiarkowanym, powiedziałbym, umiarkowanym ruchem. Więc no najbardziej prawdopodobne wydają się jednak te dalsze podwyżki stóp procentowych w marcu i w drugim kwartale roku, które najprawdopodobniej no w dłuższym terminie będą tutaj oddziaływać na projekcje inflacyjne. No i z drugiej strony mamy ten kurs walutowy, o którym też wspominałem na poprzednim slajdzie. Tutaj też oczywiście w pewien sposób Narodowy Bank Polski może działać za pomocą stóp procentowych, co było widoczne dzisiaj, choć po tej podwyżce, no też o ile przed samą decyzją złotówka się umacniała, no to też było widać, że ten niższy od tych maksymalnych oczekiwań ruch na stopach procentowych spowodował, że jednak złoty w dalszej części już tak mocno nie aprecjonował. No i po trzecie na sektor bankowy jako całość, oczywiście tutaj pewnie będzie to widoczne, jeżeli w ogóle, no bo tak jak wspominałem, te projekcje, które obecnie mamy, no one będą podlegać na pewno rewizji w najbliższej przyszłości w tej dynamice zmian sytuacji, które obecnie mamy. Natomiast no, ten czynnik ograniczonych inwestycji no, też może wpłynąć oczywiście na zmniejszenie akcji kredytowej, no i podwyższanie kosztu pieniądza oczywiście tutaj bez wątpienia może mieć wpływ na zmniejszenie akcji kredytowej w obszarze kredytów hipotecznych. Tak jak wspominałem, dzisiaj dość ważna, dość istotna decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Zdecydowano się na obniżkę o 0,75 punktu procentowego, czyli stopa referencyjna w tym momencie wynosi 3,5% w skali rocznej. Tak jak wspominałem, też spodziewamy się dalszych podwyżek kosztu pieniądza. No i co istotne, tu Narodowy Bank Polski w komunikacie podał obecne kształtowanie się projekcji dotyczące inflacji i wzrostu gospodarczego. No i właściwie no one jakby mają odniesienie do tego, co powiedziałem wcześniej, czyli no zarówno w kwestii inflacji Narodowy Bank Polski spodziewa się jej wzrostu względem poprzednich projekcji z listopada. No a jeśli chodzi o produkt krajowy brutto, to tutaj również ta dynamika, jeśli chodzi o obecne projekcje względem tych projekcji ostatnich, które Narodowy Bank Polski podawał w listopadzie, one również uległy zmniejszeniu, więc jak widać te czynniki, na które tutaj zwracam uwagę, również przez Narodowy Bank Polski zostały podniesione. Jeśli chodzi o kurs walutowy, no to tak jak wspominałem, tak pewnie jak Państwo, tak jak obserwują rynek walutowy, czy to co się dzieje z polskim złotym, no od właściwie rozpoczęcia akcji czy wojny na Ukrainie, no generalnie cały ten koszyk walut rynków wschodzących, no i również tutaj rynków wschodzących Europy, czyli Europy Wschodniej de facto znajduje się pod presją. Jeśli chodzi o kursy USD-PLN i EURO-PLN, one wszystkie w ostatnim czasie osiągnęły de facto historyczne rekordy w odniesieniu do poprzednich
do poprzednich kursów. Natomiast tak jak wspominałem, Narodowy Bank Polski oprócz zacieśniania polityki pieniężnej, no również w zeszłym tygodniu informował o interwencjach walutowych, również Ministerstwo Finansów zauważyło ten problem i podało do informacji publicznej, że będzie wymieniać środki walutowe na rynku, no co też w krótkim terminie wpływało na aprecjację krajowej waluty, natomiast no też ten czynnik nie był dość długotrwały, no co widać tutaj na tym slajdzie i w zakresie kształtowania się kursu USD-PLN. Jeśli chodzi o wpływ konfliktu na gospodarkę światową, no to tutaj kluczowym aspektem są również surowce, ale nie tylko surowce takie energetyczne, jak chociażby ropa naftowa czy gaz, ale również tak zwane softy, czyli mam na myśli tutaj ceny żywności. No tak jak jest tutaj wymienione na slajdzie, tak Rosja i Ukraina odpowiadają za około 1/4 światowego eksportu chociażby pszenicy, no to też również jest widoczne w ostatnim czasie i na notowaniach i pszenicy, czy kukurydzy, no generalnie tych wszystkich surowców tak zwanych rolnych. No z drugiej strony mamy obawy o ewentualne dalsze zakłócenia w łańcuchach logistycznych w zakresie metali. No Rosja jest tutaj największym na świecie eksporterem chociażby paladu, jednym z głównych eksporterów aluminium, niklu czy platyny, również stali, więc o ile po tym, co się działo w COVID-zie i gdy byliśmy też świadkami zerwania, tak zwanego zerwania łańcuchów dostaw, no w ostatnim czasie ta sytuacja się troszeczkę klarowała i te terminy dostaw wracały, można powiedzieć, do normy, do tych czasów sprzed COVID-owych. Natomiast no w tym momencie to, co się dzieje, pewnie też będzie znowu wpływało na to, że te terminy dostaw czy łańcuchy dostaw będą pod presją. No i bez wątpienia w niektórych branżach będzie miało to znaczenie, no chociażby w branży motoryzacyjnej. Jeśli chodzi o gospodarkę europejską, tutaj też głównym czynnikiem, no Rosja jako oczywiście główny eksporter surowców energetycznych, no i zależność, tak można powiedzieć, Europy od importu z Rosji, jeśli chodzi o ten obszar. No można powiedzieć, że w tym momencie import z Rosji stanowi około 40% dostaw surowców energetycznych do Unii Europejskiej, ropy i gazu. No na dzień dzisiejszy już się tak pojawiają te informacje odnośnie ewentualnego zatrzymania czy ograniczania stopniowego importu zarówno gazu, jak i ropy naftowej z kierunku wschodniego. No bez wątpienia tak widać to chociażby na cenach benchmarkowych gazu ziemnego czy ropy naftowej, że jest to rozgrywane w tym momencie przez inwestorów i ewentualne jakieś no, obostrzenia nałożone na Rosję w tym kierunku będą miały tutaj wpływ na to, co się będzie działo z cenami energii elektrycznej, no i ogólnie wszystkich tych surowców energetycznych, o których wspomniałem. No Europa, jak zostało to też dzisiaj podawane w różnych źródłach, z różnych źródeł można było wyczytać, stara się ograniczać te, na szybko można powiedzieć, te dostawy, nawet się pojawiają informacje już o zakładanych emisjach długu, który będzie po prostu w skali całej strefy euro przeznaczany na to, chociażby na odnawialne źródła energii, tak, na transformację energetyczną, która ma de facto wpłynąć na to, że będziemy od importu z Rosji w tym obszarze coraz bardziej się uniezależniać. Natomiast no co do cen i tak jak wspominałem, rozgrywania tego przez inwestorów, no to najbardziej jest to widoczne przez kształtowanie się notowań ropy naftowej. No jak widać po notowaniach ropy Brent, no w tym momencie gdzieś ten znajdujemy się cenowo przy tych szczytach z 2008 roku. Przebiliśmy właściwie te szczyty z 2011 i 2012 roku. No na ceny ropy, oprócz tego, co robi Unia Europejska, ma również znaczenie kształtowanie się polityki i kolejne kroki ze strony Stanów Zjednoczonych, które no już zapowiedziały, że najprawdopodobniej import z Rosji, jeśli chodzi o ropę naftową, zatrzymają. No to było wszystko poprzedzone tak tymi działaniami w zakresie ewentualnego
można powiedzieć kolokwialnie, otworzenia importu ze strony chociażby Wenezueli czy Iranu. No widać, że po zabezpieczeniu się pewnie ze strony importu z tych państw pewnie taka decyzja zostanie ogłoszona. No i tak naprawdę taki klasyczny inwestor, który gdzieś tam próbuje dywersyfikować swój portfel, jak widać są pewne tak obszary rynku, które w takim otoczeniu, które mamy obecnie, zyskują. Chociażby jest to złoto, złoty kruszec, który pomimo tego, że w ostatnim czasie właściwie po tej mocnym rajdzie cenowym, który doświadczył ceny złota w czasie COVID-u, tak, czy w czasie niepewności COVID-owej, w ostatnim czasie no, byliśmy świadkami trendu bocznego cen, czasami trendu spadkowego, natomiast no, po rozpoczęciu działań wojennych no, widać tak na wykresie, że gdzieś tutaj obecnie znajdujemy się blisko tego poziomu, powyżej, no blisko 2100 dolarów za uncję, jeśli chodzi o złoty kruszec. No i no jak historycznie też w takich momentach niepewności gdzieś te ceny kruszcu tutaj korespondowały ze wzrostami, więc oczywiście nie zalecamy, żeby jakiś inwestor tutaj cały portfel oczywiście eksponował na ceny złota, natomiast no widać też, że pewna dywersyfikacja i taki udział innych aktywów oprócz tych klasycznych jak akcje i obligacje no pozwalają gdzieś zdywersyfikować i ograniczać spadki chociażby na akcjach. No jeśli chodzi o rynek akcji w Stanach Zjednoczonych, tutaj no bez wątpienia mamy do czynienia też z emocjami związanymi wśród inwestorów, chociażby detalicznych, co też widać na tym wskaźniku Fear and Greed, który też pokazuje, jak rynek jest postrzegany przez takich inwestorów indywidualnych w Stanach Zjednoczonych. No jak widać, jesteśmy tak blisko dołków, czy można powiedzieć paniki, strefy paniki, która była obecna na rynkach w 2020 roku, czyli tych dołków tutaj covidowych, gdzieś na przełomie marca i kwietnia. Więc obecnie, no pomimo, że te spadki nie były aż tak dynamiczne, jak widać w tym czasie lutowo-marcowym, no w tym momencie gdzieś około 14% S&P 500 spadł od szczytów swoich, więc no tak jak wspominałem, ta dynamika, ta zmienność nie jest aż tak wysoka, jak ona była w 2020 roku. Natomiast no widać, że nastroje tak są równomierne, to znaczy są bardzo negatywne, w zasadzie już są blisko tych dołków 2020 roku. No jak historycznie tak widać, czy pokazał to rynek, no jednak tutaj jakieś nabywanie, tak, czy zwiększanie ekspozycji na akcje właśnie w takich okresach, w okresach mocnej niepewności, czy kierowania się przez większość inwestorów emocjami, no w dłuższym terminie popłacało, no bo tyle widać, że od tamtego dołka, czy nawet tutaj od tego szczytu przed COVID-em, no S&P od tamtej pory, nawet pomimo tych spadków teraz, no znajduje się dalece wyżej. Jeśli chodzi o rynek krajowy i WIG, no to tutaj oczywiście no relatywnie nasz rynek i generalnie rynek europejski bardziej eksponowany na to, co się dzieje za wschodnią granicą, no to widać, że widzieliśmy, że miało to swoje negatywne konsekwencje, szczególnie no tu oczywiście ta sesja czwartkowa po wybuchu czy po ogłoszeniu tej inwazji na Ukrainę. To jest ta luka spadkowa oznaczona tutaj zielonym kółkiem. No, kilka dni w poprzednim tygodniu było optymistyczne w tym względzie, że byliśmy świadkami mocnych wzrostów i wzrosty też miały miejsce w otoczeniu bardzo dużych obrotów. Widać było, że tutaj pewnie kapitał zagraniczny mógł wchodzić na nasz rynek. No, po drugie, jakby zastopowanie tak właściwie rynku finansowego w Rosji i wykluczanie rosyjskich akcji z indeksów chociażby czy MSCI czy FTSE, no może się tutaj pozytywnie w tym sensie przełożyć na nasz rynek, no bo tak naprawdę w niektórych indeksach chociażby tych CE, czyli Eastern Europe opartych na akcjach podmiotów czy spółek właśnie z tego obszaru geograficznego, no
może wpłynąć na zwiększony popyt chociażby na największe spółki z WIG-u 20 z naszego rynku. Natomiast no też jak pokazuje ta tabelka poniżej, widać było, że to jest na koniec, to 5 dni obejmuje jakby poprzedni tydzień, czyli widać, że tak oprócz tego, że no mieliśmy mocną wyprzedaż na tych sektorach najbardziej eksponowanych na to, co się działo za wschodnią granicą, czyli chociażby WIG Odzież, czyli spółki jakieś typu LPP, które miały tam działalność prowadzoną, i WIG Spożywczy, czyli spółki takie jak chociażby Kernel czy Astarta. No to z drugiej strony mieliśmy tak spółki, które zyskiwały w takim otoczeniu tych rosnących cen surowców, no jak chociażby WIG Górnictwo, czyli wysokie wzrosty na wybranych spółkach, takich jak chociażby KGHM czy JSW. No to po prostu też pokazuje, że jakby tutaj warto również ten portfel sam akcyjny dywersyfikować po sektorach, no i bo to w długim terminie też powoduje, że nawet w takich niepewnych czasach no to ryzyko de facto spada, jeżeli mamy oczywiście mocno ten portfel zdywersyfikowany. Jeśli chodzi o WIG 20, no to tak jak wspominałem, tutaj już mamy kolejne informacje o wykluczeniach rosyjskich akcji z indeksów. Po MSCI czy FTSE, również S&P zdecydował, że te akcje będą wykluczane. No i tak jak wspominałem, może to być nomen omen pozytywny sygnał dla naszych spółek, przynajmniej tych największych, tak, które też pewnie najmocniej ważą w tych indeksach skupionych właśnie na rynkach wschodzących. No jeśli chodzi o sytuację techniczną, to tu również widać tak podobną sytuację jak na WIG-u, no bo WIG 20 i spółki z WIG-u 20 też mocno ważą w szerokim rynku, więc podobnie jak i na WIG-u widać, że po tej próbie wybicia się z tej luki spadkowej po COVID-zie, no te kilka ostatnich sesji negatywnych no jednak spowodowały, że gdzieś tutaj nadal znajdujemy się blisko tej spadkowej świecy z dnia inwazji. Jeśli chodzi o obligacje skarbowe, tutaj pomimo tego, że w chwilę tak po ataku no byliśmy świadkami raczej utrzymywania się trendu bocznego na obligacjach skarbowych, no to tak naprawdę w ciągu ostatnich dni, gdy rosły i oczekiwania co do zacieśniania polityki pieniężnej przez Narodowy Bank Polski, no i również widać było ten wzrost awersji do ryzyka, no to również tutaj krajowy rynek długu także reagował negatywnie. No w tym obszarze jakby też powtarzamy, co też było przekazywane na ostatnim webinarze, że no w takich okolicznościach dla inwestora gdzieś z ekspozycją na rynku dłużnym, no to cały czas tutaj stoimy na stanowisku, że jednak gro tych inwestycji w segmencie dłużnym powinno obejmować czy być eksponowana przede wszystkim na instrumenty o niskim terminie zapadalności, no i najlepiej na obligacje zmiennokuponowe, które też tutaj są narażone i na mniejsze ryzyko stopy procentowej, no ale z drugiej strony też również ograniczają w pewien sposób ewentualne straty przy dalszych wzrostach rentowności obligacji skarbowych. To wszystko z mojej strony. Ja dziękuję Państwu za spotkanie. Oczywiście będziemy odpowiadać tutaj również na czacie, bo widzę, że zadają Państwo pytania. Jeszcze przed przekazaniem głosu do naszego TFI też prosiłbym, Marcinie, jeśli możesz, o kilka słów. Tak, tak. Dobry wieczór, witam Państwa. Ja reprezentuję, jak już Lukas na początku przedstawiał, usługę zarządzania portfelami, usługę świadczoną przez biuro maklerskie naszego banku klientom segmentu bankowości prywatnej. I ja chciałbym dodać do takiej rynkowej prezentacji Lukasa, być może ciekawe dla Państwa takie spojrzenie, a bardziej opis tego, jak my reagujemy w tej chwili na całą tą nową sytuację, jakie podejmujemy konkretnie działania i jakich zasad staramy się trzymać. Myślę, że takie
spojrzenie od strony nas jako praktyków i to praktyków jakby jeśli chodzi o nasze obowiązki zawodowe może być dla Państwa ciekawe. Więc po pierwsze ogólne zasady obecnie. Zdecydowanie skracamy horyzont, w którym planujemy nasze decyzje inwestycyjne. Raczej skupiamy się na najbliższych tygodniach, jeśli chodzi o jakieś aktywne podejmowanie zakładów. Nie sądzimy, żeby teraz można było, czy powinno się prognozować w horyzoncie dłuższym specyficzne scenariusze. Po drugie, zawsze pamiętamy, że oczywiście mamy nasze scenariusze bazowe, ale też staramy się pamiętać o scenariuszach niebazowych, staramy się pamiętać o tym, że ścieżki dalszej sytuacji mogą być różne i nasze portfele nie mogą obstawiać w sposób zbyt wyraźny tylko jednego scenariusza bazowego. Oczywiście go mamy, obstawiamy go, ale bez zbytniej, że tak powiem, przesady. Inaczej mówiąc, staramy się przestrzegać zasady dywersyfikacji i pewnego umiaru w podejmowaniu zakładów. Oczywiście kolejna zasada, no ale ta jest oczywista, staramy się nie ulegać emocjom, staramy się najpierw chłodno analizować fakty, informacje i dopiero na ich podstawie wyciągać wnioski. To są te ogólne zasady, a teraz jak to wyglądało w ostatnich dniach w praktyce? Nasze zarządzanie portfelami dzielimy na takie dwie podstawowe warstwy. Najpierw można powiedzieć według takiego podejścia od góry do dołu, czy od ogółu do szczegółu, czyli najpierw staramy się określić, ile powinniśmy mieć poszczególnych klas aktywów, a w szczególności ile akcji. Może ja tu skupię się na naszych portfelach polskich, bo tu oczywiście najwięcej się dzieje, tutaj jest największa zmienność rynkowa w tej chwili, a więc ile akcji na GPW powinniśmy mieć w poszczególnych portfelach i drugi poziom decyzji to jest dokładnie jakie akcje czy obligacje. Jeśli chodzi o tą decyzję alokacyjną, czyli ile w tej chwili posiadać akcji, to tu mieliśmy trochę szczęścia, ale też dużo wyczucia. Bezpośrednio przed wybuchem tej fazy militarnej konfliktu skróciliśmy pozycje akcyjne, nie ekstremalnie, ale można powiedzieć po środku możliwości, ile mogliśmy skrócić. Następnie, jak Państwo pamiętacie, piątek był takim bardzo trudnym dniem, kiedy giełda spadła 10% i potem od poniedziałku obserwowaliśmy wzrosty i tutaj te wzrosty również uznaliśmy, że są troszeczkę przedwczesne i jeszcze można powiedzieć pogłębiliśmy to skrócenie pozycji w akcjach. Także tak wygląda to na tym poziomie. Podkreślam jeszcze raz, nie wykorzystaliśmy całej możliwości, jaką mamy, żeby sprzedać jeszcze bardziej akcje. Mamy to mniej więcej na takim poziomie no, mocno ograniczony udział akcji, ale nie ekstremalnie. Jeśli chodzi natomiast o już co w portfelu, to tutaj także natychmiast wykonaliśmy przegląd portfela i kierowaliśmy się właściwie trzema kryteriami, wybierając poszczególne spółki. Tu oczywiście trzeba było już troszeczkę próbować spojrzeć w tej mgle niepewności, w tej mgle bardzo gwałtownych wydarzeń. No po pierwsze stało się dość szybko jasne, że ten konflikt powoduje to co Lukas też mówił, że pewne branże, pewne spółki będą w tej chwili korzystać, dlatego że są po prostu administracyjnie, prawnie odcięte dostawy, czy to surowców, czy produktów, czy półproduktów z Rosji, czy usług, więc oczywiście szereg naszych spółek, akurat GPW, jest dość mocno reprezentowane przez ten cięższy przemysł, czy spółki produkcyjne, czy surowcowe, więc tu natychmiast uznaliśmy, że należy zwiększyć tą ekspozycję.
Drugie kryterium, spółki, które będą korzystać na silniejszej walucie, no bo już to się stało i zapewne chwilę potrwa. Taki kurs walutowy powoduje, że eksporterzy po prostu no, na samym kursie walutowym, pomijając dynamikę sprzedaży, będą zarabiać krocie, także to było drugie kryterium. No i trzecie takie ogólne, jednak przegląd spółek pod kątem takiej ogólnej odporności, spółki, które powinny sobie dobrze radzić nawet w cięższych czasach właśnie stagflacyjnych. Tutaj oczywiście pod spodem znowu jest wiele kryteriów w tym zakresie. Także tak wyglądał nasz przegląd portfela akcyjnego i jego szybka implementacja. Jeśli chodzi o część dłużną, no tutaj akurat już weszliśmy w tą fazę wysokiej zmienności z tak zbudowanym portfelem, który jest mało wrażliwy na dalsze wzrosty rentowności, ponieważ pewnie Państwo wiecie, pamiętacie, bardzo wiele takich złych trendów się wydarzyło, jeśli chodzi o polski dług w zeszłym roku, także już ze względu na tamte trendy nasz portfel był zredukowany, więc tak weszliśmy teraz ten okres i raczej tutaj pojawiają się na czasie pytania, co dalej z polskim długiem. No raczej nam się wydaje, że tu trzeba już być bardzo czujnym, żeby zacząć z tego długu korzystać, bo rentowności stają się no, atrakcyjne. Tyle chciałem dodać, jeśli chodzi no, właśnie o tą stronę praktyczną, o usługę zarządzania portfelami. I teraz oddajemy głos już do naszych kolegów z TFI. Tak, dzień dobry Państwu, Igor Lenart, BNP Paribas TFI. Bardzo chciałbym Państwa powitać, jednocześnie podziękować za to, że znaleźli Państwo czas, żeby dzisiaj się z nami spotkać i wysłuchać tego, co mamy do powiedzenia. Ja w trakcie swojej prezentacji będę się starał przekazać Państwu nieco od kuchni, jak wygląda po pierwsze, jak wyglądają po pierwsze nasze produkty, po drugie, co wpływało na obecne ich zachowanie, a także nieco z samej specyfice, a także ryzyka, które są związane z właśnie z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to może krótko w kilku punktach postaram się zrecenzować, odpowiedzieć Państwu, jak w tym momencie wygląda otoczenie rynkowe. A proszę Państwa, wahania cen jednostek uczestnictwa funduszy, no to jest pochodna bardzo wielu czynników. Nie jesteśmy w stanie niestety uciec od tego, że przy obecnej sytuacji geopolitycznej ona ma bardzo duży wpływ. Musimy pamiętać o tym, iż w przeciągu ostatnich kilku miesięcy mieliśmy do czynienia z dwoma bardzo rzadko spotykanymi wydarzeniami. Po pierwsze, to oczywiście tragiczne wydarzenia, które w tym momencie dzieją się na Ukrainie, które konflikty zbrojne tak naprawdę w Europie o takiej skali, to chyba ostatni, o którym można byłoby tutaj wspomnieć, to są lata 90. konflikt bałkański. Natomiast tak silny wzrost oczekiwań, jeśli chodzi o inflację i tak wysokie poziomy dynamiki inflacji w Polsce, no to w przeciągu ostatnich 20 lat mieliśmy raptem do czynienia jedynie jeden raz. Co za tym idzie, tak duże skumulowanie tak dosyć rzadkich wydarzeń, które mają negatywny wpływ na rynek, musiało przełożyć się na to, jak zachowywały się jednostki uczestnictwa funduszy. Musimy też pamiętać o tym, iż jesteśmy tu, to jest nieco system naczyń połączonych, to znaczy Państwo powierzają nam swoje środki pod zarządzanie i jednocześnie, kiedy uznają to Państwo za stosowne, te środki wycofują. To ma też swoje odpowiednie konsekwencje, aby móc realizować umorzenie, aby móc Państwu te środki zwrócić, my też musimy udać się na rynek. To przy bardzo dużej skali umorzeń sprawia, iż spadają wyceny instrumentów na tychże rynkach, chociażby dlatego, że po prostu następuje bardzo duża podaż przy bardzo małej ilości popytu. Tutaj tak pod tym kątem, czy to rynek obligacyjny, czy akcyjny, aż tak znacząco nie różni się od innych rynków. Tutaj również działają prawa cenotwórcze, jeśli chodzi o
jeśli chodzi o popyt i podaż. Ważną rzeczą, o której wspominałem na samym początku, to są wzrosty stóp procentowych. Wzrosty stóp procentowych doprowadzają jednocześnie do wzrostu stawek WIBOR. Z kolei stawki WIBOR to jest bardzo ważny komponent, jeśli chodzi o wyznaczenie kuponów obligacji o zmiennym kuponie. Tak? Tutaj mamy do czynienia po pierwsze właśnie z tą częścią zmienną, którą są stawki WIBOR, czasami jednomiesięczne, najczęściej 3 lub 6-miesięczne, plus do tego marża, która jest już uzależniona od oceny jakości kredytowej danego emitenta. Wraz ze wzrostem stawek WIBOR rośnie też oprocentowanie, rosną też kupony, tak? To znaczy im wyższa stopa, tak? tym wyższy koszt finansowania dla danego emitenta. W naszym przypadku, jeśli mówimy tutaj o funduszach inwestycyjnych, oznacza to po prostu wyższą stopę zwrotu, którą jesteśmy w stanie generować na takich portfelach. One jednocześnie, tak im więcej w tym przypadku, a jeszcze ważna rzecz, którą chciałbym dodać, to jeśli popatrzymy chociażby na polski rynek obligacji korporacyjnych, no to tutaj znamienita część właśnie tych obligacji, ona jest właśnie oparta na zmiennym kuponie. To znaczy im dłużej, im wyższe są te stopy, im wyższe są stopy WIBOR, tym wyższe będzie oprocentowanie tychże obligacji korporacyjnych. Kolejna ważna rzecz, nie jest to efekt jednorazowy, nie jest to efekt, który dzieje się natychmiast, tak biorąc pod uwagę, iż rynek jest dosyć szeroki. Te zmiany następują w czasie. Każda kolejna podwyżka, każdy kolejny wzrost stawek WIBOR oznacza, że w odpowiednim momencie, czas po upływie pewnego okresu czasu, te kupony będą się dostosowywać. Dlatego z jednej strony wzrosty stóp procentowych, one mają negatywny wpływ, tak, działają chociażby cenotwórczo i obniżają wyceny, jednocześnie z drugiej strony mają też pozytywny wpływ na wycenę portfela dłużnego, w którym dosyć istotną część właśnie zajmują instrumenty, które są oparte na zmiennym kuponie. Jeśli chodzi o nasze podejście do rynku akcji, my cały czas, zwłaszcza tutaj odniosę się trochę do, wyprzedzę może naszą prezentację a propos portfela oszczędnościowego, którego częścią, jednym ze składowych jest fundusz aktywnego inwestowania. Tutaj mamy możliwość inwestowania na wytworzenia ekspozycji na rynek akcyjny, które nieustannie monitorujemy, i co chciałbym zwrócić uwagę, jesteśmy tutaj aktywni. Aktywność nie oznacza, że zawsze będziemy albo przy swoim maksymalnym poziomie zaangażowania, albo przy minimalnym. Staramy się ograniczyć ryzyko, korzystając chociażby z kontraktów terminowych, a jednocześnie wybierając takie instrumenty do tego portfela, które naszym zdaniem dają możliwość uzyskania jak najwyższej potencjalnie stopy zwrotu. Trzeba też jednocześnie oddać, to musimy zwrócić na to uwagę. Jeśli następuje globalny tak naprawdę odwrót od tak zwanych bardziej ryzykownych aktywów, w tym przypadku można mówić o akcjach, dosyć ciężko jest być w 100% skutecznym. I tak naprawdę ten efekt, który Państwo obserwują, to jest po pierwsze efekt naszej pracy, ale też nie jesteśmy w stanie uciec od tego, co się dzieje na rynku. Nawiążę jeszcze trochę do obligacji. Ostatni punkt to z kolei część odnosząca się do obligacji korporacyjnych. Mogę Państwa zapewnić, iż my czujemy się komfortowo, jeśli chodzi o jakość emitentów, które znajdują się w portfelach naszych funduszy. Selekcja tychże funduszy, tychże emitentów do naszych portfeli jest naprawdę poprzedzona, po pierwsze, głęboką analizą, spotkaniami z przedstawicielami tych spółek. Staramy się je prześwietlać z każdej możliwej strony, co daje nam
komfort, iż w sytuacjach stresu, takich stresowych, jakie obserwujemy teraz chociażby na rynku, tego chociażby faktu, iż rosną koszty finansowania, mogę powiedzieć, iż cały zespół czuje się komfortowo z tym, iż emitenci, którzy są w naszych portfelach, którzy oczywiście odczują efekt, nie efekt tego, co dzieje się w otoczeniu, nie jesteśmy w stanie po raz kolejny to podkreślę, odciąć się całkowicie od otaczającej nas sytuacji i tego, co się dzieje. Natomiast ci emitenci naszym zdaniem powinni poradzić sobie ze spłatą, powinni poradzić sobie z wypłatą tychże ze spłatą tychże zobowiązań, czyli w naszym przypadku obligacji. Produkty inwestycyjne. Zanim przejdziemy do produktów inwestycyjnych, chciałbym poświęcić chwilę na przypomnieniu Państwa, o czym mam nadzieję Państwo doskonale pamiętają, takich najważniejszych rodzajów ryzyka. Tak? Ja już o tym wspominałem, tak? To jest chociażby ryzyko rynkowe, o którym wspominamy, tak? Ryzyko kredytowe, to jest ta część, która zwłaszcza ma swoje zastosowanie, uwidacznia się w przypadku emitentów obligacji korporacyjnych, chociaż nie tylko. Ryzyko płynności, tutaj po części wspominałem o tym, mówiąc Państwu, iż jeśli pojawia się bardzo duża podaż na rynku, to czasami pomimo tego, iż sytuacja na przykład danego emitenta obligacji korporacyjnych nie uległa jakiemuś znaczącemu pogorszeniu, to jednak sama wycena chociażby obligacji na rynku będzie niższa ze względu właśnie na to niedostosowanie pomiędzy popytem i podażą. A jednocześnie też musimy, jednocześnie chociażby tak znamienite ryzyko, z którym wszyscy mamy, którego jesteśmy świadomi wszyscy, czyli ryzyko makroekonomiczne, czy ryzyko inflacji, czy też ryzyko geopolityczne. Tak się akurat złożyło, o czym już Państwu wspominałem przed chwilą. Te rodzaje ryzyk zmaterializowały się w bardzo krótkim okresie czasu, praktycznie rzecz ujmując symultanicznie. Pragnąłbym też zwrócić uwagę jeszcze raz to i podkreślić mocno, iż fundusze inwestycyjne są dosyć specyficznym rodzajem inwestycji. Bardzo bym prosił, aby zwracali Państwo uwagę na wyniki tychże funduszy nie w krótkich okresach czasowych, ale jednocześnie, żeby patrzeć na to w dłuższych okresach, chociażby takich jak mają Państwo opisane w materiałach, chociażby takich jak KIDy. Naprawdę, czy karty funduszy. My patrzymy na to i te horyzonty inwestycyjne są tam umiejscowione nie bez przyczyny. Staramy się dzięki temu zwracać Państwu uwagę, iż biorąc pod uwagę te rodzaje ryzyko, o których tutaj wspominaliśmy, wyceny w horyzoncie miesiąca, trzech, czasami nawet pół roku mogą podlegać znaczącym wahaniom. Ważne, żeby oprócz tej analizy bieżącej, tak, tego patrzenia właśnie na te bieżące stopy zwrotu, zwracać też uwagę na to, jak dana strategia zachowywała się w dłuższym okresie czasowym, żeby móc w pełni tak naprawdę ocenić efektywność pracy zespołu zarządzających. I przejdźmy powoli już może do poszczególnych produktów. Zacznijmy może od funduszu BNP Paribas Lokata Kapitału. Jest to fundusz, w którym większą część portfela właśnie stanowią obligacje korporacyjne. Drugim znaczącym, a jednocześnie mniejszym składnikiem to są obligacje skarbowe. Dlaczego o tym wspominamy? Jest to fundusz, który w swojej strategii ma oferować najmniejszą ekspozycję na ryzyko stopy procentowej. Ta miara, taką, którą posługujemy się na rynkach, czy czasami są Państwo w stanie zobaczyć tą miarę chociażby w materiałach marketingowych, czyli duracja, czy zmodyfikowana duracja, ona pokazuje, jak duża jest wrażliwość portfela właśnie na zmiany stóp procentowych. Zmiany stóp, czyli na to, jakie decyzje podejmuje Rada Polityki Pieniężnej, co jest konsekwencją z kolei zjawisk inflacyjnych obserwowanych w gospodarce. Ten produkt w swoim założeniu, ten fundusz ma mieć najmniejszą ekspozycję na ryzyko stopy procentowej, co ma swoje odzwierciedlenie chociażby w tym, iż udział tutaj obligacji o zmiennym oprocentowaniu, które ze swojej natury rzeczy charakteryzują się niską duracją i niskim
niską ekspozycją właśnie na ten rodzaj ryzyka, jednocześnie nie uzupełnieniem, tylko znamienitą częścią oprócz obligacji skarbowych mają być tutaj właśnie obligacje korporacyjne, o których wspominałem właśnie w kontekście tejże ekspozycji na wzrost kuponów związanych ze wzrostem stawek WIBOR. Proszę też zwrócić uwagę na lewą stronę naszego slajdu na wyniki inwestycyjne. Tutaj chcieliśmy Państwu pokazać wyniki tego funduszu w horyzontach rocznych przez ostatnie 5 lat. Warto byłoby też zwrócić uwagę na przykład, jak ten fundusz zachowywał się właśnie w horyzoncie chociażby 3 lat czy 5 lat. Bo tak jak mówię, to nie tylko horyzont 3 czy 6 miesięcy, ale to im dłuższy horyzont, to tak naprawdę bardziej rzetelny, najbardziej miarodajna możliwość oceny pracy zarządzających. Jeśli chodzi o subfundusz BNP Paribas konserwatywnego oszczędzania, tutaj z kolei jest to fundusz, który oferuje większą ekspozycję na ryzyko stopy procentowej. Tutaj ten udział instrumentów właśnie o tak zwanej stałej stopie będzie odpowiednio większy. Natomiast jeśli zwrócą Państwo uwagę, to tutaj ten portfel budujemy w większości oczywiście na obligacje skarbowe Skarbu Państwa, natomiast udział obligacji korporacyjnych, znamienitej większości opartych na zmiennej stopie, również jest dosyć znaczące. Warto też podkreślić, iż większa ekspozycja na ryzyko stopy nie oznacza, iż jest ona zbudowana w sposób, na przykład, nie wiem, że ona jest bardzo znacząca, tak? Jest to fundusz oparty w dużej mierze na obligacjach, których termin, powiedzmy to ryzyko duracji jest nie, duracja nie, nie przekracza, nie przekracza 2 lat, do czego zmusza nas strategia realizowana właśnie w ramach tego funduszu. Dlatego też jeśli zastanawiamy się nad produktami, które po pierwsze ograniczają naszą ekspozycję na rosnące stopy procentowe, to spośród naszej oferty te 2 subfundusze powinny na pewno znaleźć się w Państwa orbicie zainteresowania. Kolejnym produktem, o którym chciałbym wspomnieć, to jest portfel oszczędnościowy. Już miałem okazję o nim wspomnieć przy okazji pytania i odniesienia się do ekspozycji na rynki akcyjne. Tutaj staramy się nieco wypoziomować ten poziom i tą ekspozycję, jeśli chodzi o możliwość skorzystania po części z tego, co oferuje rynek akcyjny, ale jednocześnie ten udział funduszu BNP Paribas konserwatywnego oszczędzania w portfelu jest naprawdę znaczący, on wynosi 70-75%. Dlatego to jest to kolejny produkt, co zresztą widać po poziomie ryzyka, który jest określony na poziomie na 2 przy 7-stopniowej skali, gdzie 7 to najwyższy poziom ryzyka. Dlatego też jak ten portfele będą się zachowywały, niestety nie jesteśmy w stanie uciec od tego, jak wygląda rynek. To, co Łukasz pokazywał, to jest znaczące wzrost awersji do ryzyka, znaczący wzrost wycen przyszłego poziomu stóp procentowych w Polsce, który skądinąd był napędzany w ostatnich dniach chociażby osłabiającą się walutą i jakby staraniem się przewidzenia przez rynek, co zrobi Rada Polityki Pieniężnej, aby móc spowolnić oprócz interwencji słownych i interwencji bezpośrednio na rynku walutowym. Stąd też tak nagły ruch, jeśli chodzi o rentowności, co jest równoznaczne ze spadkiem cen właśnie papierów skarbowych o stałym kuponie, choć nie tylko. Dobrze, okazało się, że my już jesteśmy, wyczerpaliśmy nasz zasób slajdów. Bardzo dziękuję za uwagę i postaramy się w tym układzie adresować Państwa pytania. I jeszcze tylko ja coś dodam. Ja jestem też przedstawicielem Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.
Na rynku jestem obecny od 30 lat, bo mam 46 lat, a zacząłem inwestować się rynkami kapitałowymi w liceum. Widziałem wiele różnych rzeczy. Oczywiście nie widziałem nigdy takich działań wojennych, jakie są obserwowane teraz tutaj na terenie Europy, tak? Nikt z nas tego nie widział, więc na pewno wydarzenie jest, jeśli chodzi o presję społeczną, jest niespotykane dotąd i miejmy nadzieję, że prędzej czy później ta sytuacja się zmieni i zakończy się to co się dzieje, zakończy się ta wojna. Z punktu widzenia rynkowego widziałem wydarzenia gorsze niż to, co się działo, bo tak naprawdę na rynki kapitałowe bardziej wpływa to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych ze stopami procentowymi. Wiem, że to może trochę jest lekceważenie tego, ale po prostu tak jest, tak? Patrzą na rynki kapitałowe inwestorzy globalnie. Oni patrzą na poziom stóp procentowych, na ucieczkę od ryzyka, na apetyt na ryzyko. Oni patrzą na nas jako na taki element układanki. Teraz w tym elemencie układanki jesteśmy takim trochę elementem niechcianym, aczkolwiek coraz bardziej chcianym, ponieważ też stopy procentowe są u nas podnoszone i inwestowanie w złotówkę jest coraz bardziej opłacalne. Widziałem w moim życiu największym wydarzeniem to był krach banku Lehmana w 2008 roku. Potem drugim to było to, co się działo po wybuchu pandemii, gdy cały świat się obawiał, że zaczniemy wszyscy umierać. No, dla rynków kapitałowych to, co dla nas jest teraz niewyobrażalnym okrucieństwem, nie jest takim wielkim wydarzeniem i podejrzewam, że rynki się przyzwyczają dosyć szybko do tego, co się dzieje. Gospodarka Rosji nie jest istotna dla gospodarki globalnej. Tak naprawdę dla Polski to też nie jest partner najważniejszy, poza tym, że rzeczywiście dostarcza nam surowce, ale myślę, że jakoś sobie będziemy poradzili, zwłaszcza, że pojawiają się nowe alternatywne źródła energii i tak naprawdę w długim okresie to tylko Rosja na tym straci, a my gospodarczo myślę, że się wzmocnimy i się zjednoczymy. W międzyczasie możemy, jeśli się obawiamy, że dłużej ta wojna potrwa, zainwestować w produkty bezpieczne, które teraz ze względu na to, co się dzieje, rzeczywiście uległy przecenie, ale ponieważ stopy procentowe w Polsce rosną, to jak już napisałem na jednym czacie, jesteśmy skazani na to, że te produkty będą zyskiwały na wartości. To są tylko wahania, to są wahania poziomu cen rynkowych, ale obligacje, które my tam mamy w portfelu, choćby obligacje Skarbu Państwa, prawda? Są na przykład, mamy obligacje 8-letnie, które są obecnie notowane za 76% nominału. One będą wykupione za kilka lat za 100%, tak? Będą wykupione, bo są obligacje Skarbu Państwa. Tak, to samo się stanie z innymi obligacjami przedsiębiorstw. Mamy uznane obligacje uznanych przedsiębiorstw i one będą wykupione, tak? Za jakiś czas. Ich cena uległa przeszacowaniu, ponieważ inwestorzy zagraniczni uciekali, też część naszych klientów uciekała, ale myślę, że jest to nieuniknione, znaczy jestem pewien, tak, jestem w 100% pewien, że te obligacje się wykupią i one dadzą tą dochodowość, która jest w nich wszyta. W naszych produktach bezpiecznych szacujemy przyszłą dochodowość na poziomie 5%, a w ostatnich przecenach na poziomie 6%. To jest tylko kwestia oscylacji i zastanowienie się, w którym momencie dojdzie do znowu uspokojenia rynków, tak? Im bardziej rynek się teraz przecenia, tym bardziej się potem uspokoi i tym bardziej po prostu przestanie myśleć o tych wydarzeniach, więc ta stopa zwrotu będzie wyższa. Na produktach akcyjnych z kolei, więc jakby dla mnie jest to bezsprzeczny fakt, że na produktach bezpiecznych, skoro mamy wysokie stopy procentowe, ta dochodowość będzie coraz wyższa i im większa panika, im większy strach, tym przyszła dochodowość będzie wyższa, tak? Na produktach akcyjnych jest to trochę bardziej skomplikowane, ponieważ te okresy, w których domagamy się wzrostu, bywają czasem dłuższe, czasem trzeba poczekać kilka lat, czasem tydzień, czasem dwa dni na szybkie odreagowanie. Widzieliśmy na przykład ostatnio, w czwartek spadały rynki akcji, potem się bardzo szybko odbić. To jest kwestia bardziej tego, co się dzieje z psychiką inwestorów
i w dużym stopniu też, co się dzieje w długim okresie z gospodarką. Gospodarki, jak patrzymy na rynki rozwinięte, ponieważ oczywiście są rynki takie jak na przykład turecki, które w przeliczeniu na walutę twardą nie dają w długim okresie dobrej, dodatniej stopy zwrotu. Ale my, szczególnie w portfelach globalnych, inwestujemy w rynki amerykańskie i europejskie, które od stuleci dają dodatnią stopę zwrotu i to jest tylko kwestia wahań, czy one dadzą znowu wyższą stopę zwrotu, czy nie. Ja kilka lat temu patrzyłem na długoterminowe stopy zwrotu rynków i najlepszą inwestycją w okresie wielu lat były rynki akcji, szczególnie amerykański, europejski. Drugim rynkiem były rynki nieruchomości. Waluty, pytanie, czy waluta to jest w ogóle inwestycja? Nie, waluta to nie jest inwestycja. Waluta to jest gdzieś, to jest tylko środek wymiany. To nie jest inwestycja. Jeśli inwestujemy, to kupujemy coś ze złotówki, to kupujemy obligacje, to kupujemy akcje przedsiębiorstw, które się rozmnażają, więc które się pomnażają, tak? Które wypłacają dywidendy. Więc okej, ja uważam, że każdy z nas powinien mieć jakiś zapas gotówki na wypadek różnych wydarzeń losowych, tak? Nie tylko wojny, ale powinniśmy pamiętać, że jeśli chcemy, by nasze pieniądze pracowały, a nie traciły na wartości, to musimy je zainwestować. Kupno jakiejkolwiek waluty nie jest inwestycją. Musimy więc inwestować i można też inwestować w aktywa typu surowce. I teraz pytanie, czy surowce są inwestycją, to też jest nieprawda. Znaczy złoto rośnie na przykład zgodnie z tempem inflacji na świecie, tak? Ponieważ koszty wydobycia rosną, ale złoto się nie rozmnaża. To nie jest spółka, która generuje dochody, więc oczywiście możemy sobie pospekulować na surowcach, możemy je kupić teraz, potem je sprzedać. Dla mnie to nie jest inwestycja. Dla mnie inwestycja naprawdę długoterminowa to są akcje, inwestycja średnioterminowa to są obligacje, tak? To, czyli nasze produkty bezpieczne, które w ostatnim okresie uległy przecenie, mógłbym powiedzieć promocji, ale ja się nie boję użyć tego słowa, naprawdę się nie boję. One są skazane na wzrost, ponieważ my mamy tam instrumenty, które będą wykupione po wyższej cenie niż teraz notowane, które mają dodatkowo kupon wypłacany, więc produkty bezpieczne naprawdę są skazane na wzrost, a w długim okresie nasze portfele składające się z spółek, które rosną, które naprawdę stają się inwestycją, też są skazane na wzrost, ale to jest tylko kwestia horyzontu czasowego. Dlatego ja przede wszystkim dla inwestorów, którzy nie mają czasu, żeby codziennie się zajmować rynkami, przede wszystkim polecam nie poddawać się emocjom, nie kupować jakichś spółek tylko dlatego, że sąsiad polecił, bo on wie, bo ja takie historie ciągle słyszę i potem się okazuje, że jest odwrotnie, tylko polecam zdywersyfikowany portfel i po prostu, może to jest trudne, ale tak naprawdę często to uśrednianie, czyli dokupienie, gdy coś akurat ulegnie przecenie, to wtedy należy dokupować. Oczywiście dla mnie fundusz inwestycji na przykład tureckich to nie jest też taka dywersyfikacja, ale to, co my oferujemy, produkty, te portfele, które my oferujemy, to są bardzo zdywersyfikowane i dlatego polecam, żeby w nie inwestować. Jeszcze tylko dodam coś, co z mojego punktu widzenia jest bardzo istotne, ponieważ jestem uczestnikiem tego rynku, właściwie zarządzam funduszami od 23 lat, jest bardzo ważne, gdy niektórzy z naszych klientów kiedyś, powiedzmy, nie mieli zbyt przyjemnych doświadczeń, ponieważ fundusze inwestycyjne miały trochę wyższe opłaty za zarządzanie. Teraz te fundusze w wyniku działań KNF-u mają o wiele bardzo obniżone te opłaty, więc i dlatego, i mogę powiedzieć też jeszcze jako taki, no tutaj jako praktyk może rynku, że bardzo się poprawiła jakość zarządzania funduszami. Ja szanuję większość zarządzających na rynku. Kiedyś mieliśmy jakieś uwagi, dlatego ogólnie uważam, że w Polsce powinniśmy zacząć więcej inwestować na rynkach kapitałowych, ponieważ to jest bardzo, bardzo dobra metoda inwestycyjna, nie tylko nieruchomości, ale także fundusze inwestycyjne. I wykorzystywanie takich momentów, gdy się dzieją takie złe wydarzenia. Sądzę, że nikt z Państwa nie stawia na wariant, w którym by granice NATO mogłyby w jakikolwiek sposób naruszone. Ja w ogóle nie rozumiem, jak ktoś może brać pod uwagę taki scenariusz. Powiedzmy, że ktoś w Stanach Zjednoczonych
może taki scenariusz brać pod uwagę, dlatego może troszeczkę grać na spadek złotych, ale to jest tylko i wyłącznie według mnie psychologiczne i tylko krótkoterminowe, czy może średnioterminowe działanie. Tak? Także zalecam spokój, inwestowanie długoterminowe i zdywersyfikowane naprawdę, bo i nie patrzenie codziennie na wyniki, bo my tutaj jesteśmy od tego. Okej, w takim razie wyczerpaliśmy chyba naszą formułę, więc dziękuję jeszcze raz za spotkanie. Czy myślimy, że jeszcze mamy odpowiedź na jakieś pytanie, bo starałem się odpowiedzieć na wszystkie. Patrzyłem to na bieżąco chyba. Chyba opowiadaliśmy. Tak. Tu jeszcze chyba pojawiło się pytanie o horyzont, w którym rynki się przyzwyczają, nauczą żyć z nową sytuacją. Nie wiem, czy było zaadresowane, to możemy odpowiedzieć już tutaj z użyciem mikrofonu. Jak tylko wydaje się, tu nie wiem, czy koledzy potwierdzą, jak tylko sytuacja, że tak powiem, tam mgła niepewności tych jakby zdarzeń z dnia na dzień się ustabilizuje, to rynki właściwie wracają do takiego dnia codziennego swojego bardzo szybko. To jest kwestia dni, może tygodni, żeby znaleźć taki nowy konsensus, pewne nowe, powiedzmy, trendy, jeżeli są jakiekolwiek, i wycenić się na nowym, właściwym poziomie bardzo szybko. Także wszystko zależy od takiej stabilizacji obecnie tej sytuacji, która wydaje się być w tej chwili na absolutnym szczycie jakby takiego napięcia i niepewności. No tak, znaczy możemy tutaj mieć pewną analogię do sytuacji, do pandemii, tak? Pandemia, wciąż jesteśmy w pandemii, wciąż się pojawiają kolejne fale, wciąż się boimy, a w międzyczasie rynki kapitałowe się już zdążyły uspokoić i znowu zaniepokoić czymś innym. Także rynki kapitałowe lubią się nudzić różnymi wydarzeniami, tak? Dlatego, czy przyzwyczajać może bardziej, bo to nudzić to może jest źle powiedziane, ale przyzwyczajają się do tego i zaczynają się pojawiać. Generalnie rynki bardzo szybko wyceniają dane zdarzenie. My tutaj w portfelach inwestycyjnych wyceniamy poszczególne spółki, wpływ tego, co się dzieje na każdą ze spółek, i to wpływa ostatecznie na wycenę całego rynku. Więc prawdę mówiąc, to większość tych czynników, ten wpływ na gospodarkę, wpływ na poszczególne spółki już jest uwzględniona w wycenach spółek. Jedyne, co nie jest wycenione, to scenariusz na razie pozytywny, bardziej pozytywny niż ten, który teraz widzimy, tak? Więc zaskoczenie dla rynku byłoby tak naprawdę szybkie zakończenie tej wojny, a już długotrwała wojna jest, wydaje mi się, w cenach, i rynek się będzie tego przyzwyczajał. Także sądzę, że możemy nawet szybciej się uspokoić, jeśli chodzi o rynki, aniżeli będziemy mieli do czynienia z końcem działań wojennych. Takie rynki są trochę bezlitosne, ale generalnie rynki najbardziej karają tych, którzy działają nerwowo, pochopnie i właśnie nie kalkulują. A kalkulacja jest taka, że tak jak mówię, fundusze bezpieczne są skazane na wzrost, a te bardziej wahliwe, ale tak naprawdę bardziej bezpieczne z punktu widzenia ochrony przed inflacją w długim okresie też. Także jak tutaj padały pytania też o spadki na niektórych funduszach, na niektórych portfelach, no to te, które bardziej spadały, w długim okresie też będą bardziej rosły. To jest też taka prawidłowość rynku. Pytanie jeszcze się pojawiło nowe a to już nie jest ostatnie, ale jedno z ostatnich, o sektor energetyki na rok 2022. Pewnie Lukas tu będzie właściwy, żeby tak fundamentalnie odpowiedzieć głębiej, ale ja wrócę do tej zasady, którą w tej chwili my się posługujemy, co się dzieliłem z Państwem
przy budowie naszych portfeli. Po pierwsze, dywersyfikacja, to znaczy żaden sektor w tej chwili nie powinien być jakoś szczególnie dominujący. Po drugie, skrócenie horyzontu, to znaczy oczywiście obecnie energetyka jest jednym z sektorów, który wydaje się być identyfikowany jako ten, który skorzysta, no bo jakby będziemy musieli bardziej opierać się na naszych tutaj europejskich czy Unii Europejskich firmach, między innymi właśnie w zakresie generowania no, energii. Natomiast to wszystko się może bardzo szybko jeszcze zmieniać, także chciałem się odnieść do rok 22, to troszeczkę za długi horyzont teraz, żeby obstawiać sektory, ale nie wiem, być może Lukasz chciałeś coś dopowiedzieć bardziej konkretnego. Znaczy ja rozumiem, że jeśli chodzi o sektor energetyki, no to zadający pytanie ma na myśli polskie elektrownie, tak? Nie mówi o jakimś sektorze, przedstawicieli sektora. No to też jest ważne, tak. Tak, no bo za granicą na przykład w Stanach sektor energii obejmuje również tam spółki wydobywcze, ale rozumiem, że chodzi pewnie o elektrownie i spółki typu PGE. No to według mnie no, w tym momencie no, jest dużo czynników ryzyka, to znaczy no, jak wiemy, te elektrownie w większości oparte są na paliwie węglowym, spółki energetyczne przechodzą od pewnego czasu transformację. Ta transformacja się przedłuża, no bo są tutaj też czynniki polityczne. Jak wiadomo, wszystkie te spółki z największym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, więc no, wydaje się, że jednak te czynniki ryzyka przeważają w tym momencie. Jeśli chodzi o spółki typu PKN Orlen i Lotos, czy ich ekspozycję na ceny ropy naftowej, no to tutaj to przełożenie jest troszeczkę jednak relatywnie mniejsze niż takich typowych spółek wydobywczych, no bo no o ile Lotos ma relatywnie większą ekspozycję na ten sektor, na segment upstream, no to jednak PKN Orlen jest spółką tak zwaną downstreamową, czyli po prostu w większości przerabia ropę naftową na produkty ropopochodne, więc tak naprawdę te spółki paliwowe tak zwane, które mamy, no to one tak jeden do jednego nie zyskują, można powiedzieć, na tym otoczeniu, które jest, jeśli chodzi o kształtowanie cen ropy naftowej. Dobrze, widzę, że mieliśmy też pytanie, może odniesiemy się do bezpieczniejszych produktów i takich o krótszym horyzoncie czasu. Może też chciałbym zwrócić Państwa uwagę, skąd wynika słabsze zachowanie tychże produktów. Musimy popatrzeć, wzrosty stóp procentowych, one mocniej oddziałują na obligacje, które mają krótszy termin do wykupu. To jest naturalne w ten sposób, jakby inwestorzy bardziej wyceniają, bardziej patrzą na, jakby, znaczy wyceniają właśnie przyszłą ścieżkę inflacji czy przyszłą ścieżkę stóp. Stąd też dosyć duża wrażliwość właśnie tych funduszy, które właśnie w tym obszarze rynku, jeśli chodzi o obligacje, funkcjonują. Druga rzecz to jest też, o czym Państwu już wspominaliśmy, to są chociażby też na umorzenia na rynku funduszy inwestycyjnych, które powodują zwiększoną wyprzedaż na przykład obligacji typu WZ, czyli obligacji zmiennokuponowych, których jest dużo w portfelach takich funduszy. Natomiast, żeby popatrzeć Państwu, jaka jest przyszłość tego rodzaju funduszy, na przykład obligacje Skarbu Państwa o zmiennym oprocentowaniu, które ostatni reset kuponu, tak, czyli ten ostatnie dostosowanie do wyboru miało miejsce w listopadzie, ten kupon wynosił w okolicach 2,30, prawda, bo tyle wynosił w wczesnym czasie pod koniec listopada 6-miesięczny WIBOR. W tym momencie ten WIBOR wynosi 4,20, albo powiedzmy 4,23%. Tak? To jest jak gdyby tak w ten sposób będzie działało to dostosowywanie się kuponów w dłuższym czasie. To jest to, o czym mówiliśmy, iż te portfele będą po prostu pracowały na wyższych kuponach, tak? I to będzie się działo ze względu na to, jak wygląda obecna działalność RPP.
Piotrek, masz wyłączony mikrofon, mu chyba coś mówisz. Przepraszam, na zakończenie chciałem też tylko powiedzieć, żeby Państwo też porozmawiali ze swoimi doradcami. Wszyscy teraz jesteśmy niespokojni, to może nie, ten niepokój nie zawsze wynika z tego, że się obawiamy o przyszłość, ale obawiamy się o przyszłość naszych sąsiadów. Więc to proszę też zrozumieć, że Państwa doradcy też czasem są wszystkim, całą sytuacją zmęczeni, ale my generalnie też służymy bezpośrednio pomocą, doradzamy tym Państwa doradcom, oni będą przekazywali Państwa dalsze zapytania i my nawet jutro z nimi mamy kolejną konferencję i myślę, że pomogą Państwu w dostosowaniu swojego portfela do przyszłych potrzeb, tak? Także nie tylko my służymy pomocą, ale też doradcy i proszę być wyrozumiałe dla nich, bo wszystkim nam jest ciężko, bo wszystkich nas boli pewnie to, co się dzieje za granicą. A nasze webinarium jeszcze będzie dostępne na stronie internetowej tematyinwestycyjne2022.pl. Także jeśli coś umknęło Państwa uwadze, to prosimy się tam udać. Jeszcze raz dziękujemy bardzo za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękujemy również, do usłyszenia. Do widzenia. Do widzenia, dziękujemy.